Hej, witam cię w moim nowym odcinku na tym kanale. W tym odcinku jesteśmy w Pet Simulator X. No i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak mieć same legendarne pety i mieć po prostu bardzo dobre pety w tej grze, bo jest jeden sposób na to, tak naprawdę jedyny moim zdaniem i najłatwiejszy. No jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobić te legendarne pety i jak je łatwo zdobyć, to możecie zostawić łapeczkę w górę i subika, będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. No i możecie wbijać na naszego Discorda, link w opisie, potem możecie sobie gadać o Pet Simulatorku X, no i o innych gierkach. Dobra, więc ogólnie ja przed odcinkiem uzbrałem sobie 250 milionów, no i na początku otworzymy sobie jajka, te najlepsze tutaj, jeszcze ustawimy sobie tutaj skipowanie, żeby nam skipowało wszystkie pety. No i szybko to wszystko pójdzie i z tego potem wam powiem, jak zrobić najlepsze pety legendarne. Dobra, tylko użyjmy sobie jeszcze oczywiście boostów, które są najważniejsze. Dobra, i używamy boostów i robimy, i już tutaj sobie dropimy te pety. Zaczynamy dropić po trzy oczywiście i skipujemy wszystko i wydropimy kilka petów, a potem wam powiem oczywiście, jak zrobić te legendarne pety i jak mieć bardzo dobre pety w tej grze. Dobra, na razie same rary, czyli takie najłatwiejsze pety do wydropienia, basiki, bo rar jest tutaj chyba, zaraz zobaczymy w sumie, jak mi się rar trafi. Basic. Dobra, rar i rar jest ten chyba, 2% jest na rara, więc w miarę fajnie. Dobra, ja już dropię i widzimy się, jak już będzie coś lepszego. Dobra, jak na razie same basiki, nic dobrego jeszcze się nie wylosowało. Pomimo tego, że mam użyty ultra luck i super luck, jeszcze nic fajnego nie ma. Same rary, to jest słabiutkie, ja bym chciał chociaż tego legendarnego. A już prawie 100 milionów poszło na te jaja i jeszcze nic fajnego nie ma. Więc słabiutko, ale zobaczymy. I dobra, teraz mamy coś epickiego, mi się wydaje. Tak, epic, mamy Golden Samurai Bulla, wreszcie coś fajnego się wydropiło. Bo ogólnie mam fajnie teraz zrobili z tym skipowaniem, że słabsze pety możecie od razu sobie kliknąć skip, a te lepsze widzicie po prostu, że już będzie coś lepszego. I fajnie po prostu to wygląda, że słabsze pety można sobie skipować. Jeszcze tylko 48 milionów mi zostało, więc szybko to wszystko poszło, a nie ma wcale dobrych petów, tylko jeden mi się dopiero epicki trafił, ten Samurai Bull, więc słabiutko. I ile jest tutaj, na Samurai Bulla jest procentów 0,19, więc w miarę. Jeszcze szczerze mówiąc, ani razu mi się ta legenda tutaj nie trafiła, ale ja mam sposób na te legendy, w sumie już mówiłem na początku odcinka. Dobra, już mam wszystkie otworzone, czym jeszcze stać na jedno? Dobra, na jedno jeszcze stać. No jak widzicie, tylko jeden epicki pet, czyli wcale dobre pety mi nie wyleciały teraz. 250 tysięcy poszło na jajka, a nic dobrego nie wyleciało. Ale ja już wam mówię sposób, jak zrobić sobie legendarne pety, no i jest bardzo duża szansa, że wam się dropnie. Dobra, więc idziemy sobie na początku do shopu. Nie do shopu, tylko w sumie idziemy robić sobie rainbowy na początku z tego wszystkiego. Dobra, gdzie to jest tutaj? Gdzie są te rainbowy? Bo ja zawsze zapominam. Dobra, jesteśmy, teraz już będę pamiętał, na majnie, czyli po prostu tutaj na majnie i robimy sobie rainbow pety na początku z tego, z tych wszystkich petów, które możemy, zrobimy rainbow, ale patrzcie, ile ja tego mam do robienia, ja już tak długo scrolluję, a jeszcze mogę robić rainbow, więc no trochę tutaj będzie tego robienia. My to sobie po prostu w szybszym tempie wam pokażę, żebyście nie musieli się męczyć i patrzeć na to wszystko. Ogólnie ja teraz sobie randomowe pety robię rainbow, żeby po prostu się nie męczyć z tym. I robić randomowe, to co mi pierwsze tutaj się pokaże, to robię rainbow i nie muszę przewijać co chwilę. A trochę to zajmie, bo ile mam petów, zaraz sprawdzę, ile mam petów do zrobienia. 604 pety, więc trochę to zajmie. No, już trochę zrobiłem sobie, ale dosłownie kilka, więc jeszcze trochę porobimy. Właśnie jeszcze zapomniałem powiedzieć, że przy tym sposobie w sumie ważne jest, żeby mieć dużo gemów, bo zrobienie jednego rainbowa kosztuje aż 2250 gemów, więc w miarę dużo. No jeżeli chcecie wiedzieć, jak mieć dużo gemów, to wystarczy, że wbijecie na mój odcinek, bo ja już robiłem odcinek z tego, jak mieć dużo gemów, więc wystarczy, że tam wbijecie na ten odcinek i tam jest wszystko wytłumaczone, jak mieć dużo gemów i przy okazji też coinów. Ja wam daję link do tego odcineczka w sumie, w karcie tutaj wam się wyświetli. Dobra, jeszcze 539 petów. Oj, trochę to zajmie. Patrzcie, ile jeszcze axolotlów jest do zrobienia. A w sumie nie jest aż tak dużo. Nie wiem, czemu ja mam aż tyle petów,
Ale wydaje się, że Rainbow Petów jeszcze mało zostało do zrobienia. Ile pand jest do zrobienia? Oj, pand jest najwięcej. Dobra, robimy. I dobra, robimy już ostatnie pandy Rainbow, ale ja się namęczyłem, wiecie, od kilku minut już to robię. I ile mi jeszcze petów zostało? 300 petów, ale patrzcie ile jest tych Rainbowów. Trochę ich narobiłem. Z tych petów tutaj na dole nie będę nic robił, bo one zostawię wam po prostu do rozdania. Ja nie potrzebuję tamtych petów, ale patrzcie ile jest teraz tych Rainbowów. I co teraz robimy, jak mamy dużo tych Rainbowów? Równie dobrze możemy też z Goldów próbować, ale to będzie trudniejsze. Idziemy teraz tutaj do Fuse Pets i wchodzimy tutaj. Jak widzicie, pojawia nam się taka tabelka i wybieramy tutaj pety. Po prostu wybieramy pety. Jak mamy już dużo Rainbowów, równie dobrze też możecie mieć Golden, ale po prostu z Rainbowów jest o wiele większa szansa, że wydropicie legendę. Wchodzicie sobie tutaj i jak widzicie, wyświetla się takie okienko. No i co tutaj robimy? Wybieramy sobie 12 petów, 12 najlepiej Rainbowów, możecie też z Golden, ale ja będę wybierał Rainbowy, żeby po prostu... była większa szansa na wytropienie legendy. No i to tak naprawdę to fuzowanie petów to jest tak jakby otwieranie kolejnych jajek, czyli otwieranie kolejnych jajek z 12 petów. I czym lepsze pety dacie, tym większa szansa jest, żeby wylosowała wam się legenda. No ale tutaj jest na pewno większa szansa, żeby była legenda niż w normalnym otwieraniu jajek. No i tutaj po prostu jest największa szansa. Dobra, ja sobie tutaj unequipuję wszystkie pety, żeby zobaczyć od razu co mi się dropi. I będziemy teraz sobie robić ze wszystkich rainbowowych petów fuzy i zobaczymy czy uda nam się w końcu tą legendę wydropić. Bo właśnie na fuzach największa jest szansa, że wyleci wam legenda. Dobra, fuzujemy. I wyleciał jakiś Loki. Czy ja teraz straciłem? Tak, trochę straciłem. Ale dobra, fuzujemy znowu i zobaczymy czy teraz będzie może legenda. Pyk, pyk, pyk. Dobra, 12 petów fuzujemy. Kolejny taki słaby Tiger. Idziemy kolejne pety fuzować. I dobra, i weźmy sobie jeszcze jednego Axolotla. I co teraz będzie? Kolejny taki słaby pet. Dobra, robimy sobie jeszcze Axolotli. Jeszcze teraz samych Axolotli. Bo to co mi się wdropiło to jest jakaś masakra. Takie słabe te pety są. Jeszcze to i... Nie, same słabe te teraz się dropią. Użyjmy sobie jeszcze Ultralaka. Zobaczymy, czy w ogóle Ultralak coś tutaj daje. Użyjmy sobie Ultralak i robimy te pety. Pyk, 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 pyk. Teraz tych White Tigerów. I dobra, a jeszcze jeden, jeszcze jeden. I fuzujemy. Nie, jakiś słaby Red Panda. Czemu mi się ta legenda nie chce wydropić? Powinno już się dawno wydropić. Patrzcie, jak mało mi już petów zostało. Tyle było robienia, a tak mało petów zostało. Czuję się oskamowany. Dobra, pyk, to jeszcze dajmy te peciki, pyk, pyk. I co teraz? Co teraz się wyrobiło? Kolejny taki słaby Red Panda. Nie, to jest scam. Daję takie dobre pety, a takie słabe mi się dropią. Pyk, 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 pyk. O, dobra, mamy teraz fajnego peta. Patrzcie, teraz mamy fajnego peta. 840 tysięcy staty, to są bardzo dobre staty moim zdaniem. To są jedne z lepszych petów, tak naprawdę drugie najlepsze pety w grze. Więc ten mi się pet podoba, kozak. Pierwszy pet w miarę dobry, wydropiony z fuzów, ale ile ja tych fuzów zrobiłem? Aż nie wiem, czy mi petów starczy, tych, które miałem wcześniej. Pyk, pyk, pyk. Dobra, czyli jeszcze mogę zrobić 1, 2, 3, 4, 5... Z 5 takich pecików i zobaczymy, czy uda mi się teraz wydropić. 1, 2, 3, 4, 5 i dajmy jeszcze te tutaj peciki. Te, pyk, pyk, pyk i to. I co jeszcze można dać? Jeszcze to. 3, 2, 1. I co teraz? Co teraz się wydropiło? Nie, znowu Red Panda. Jaki słaby. Musimy jeszcze jednego Red Pandę wykorzystać, bo on jest słaby. I dajmy teraz sobie jeszcze to. A nie, tego nie daję, bo to jest za dobre. To możemy jeszcze dać. I dajmy sobie jeszcze te do minusiki. I takie peciki. Może teraz będzie coś dobrego. Fuse. I... Nie, jakiś Green Cobra. Green Cobra jest tak słaby. Dobra.
Więc jak widzicie, wydropił mi się dopiero jeden epic. Ale ten sposób serio jest bardzo dobry, bo tym sposobem widziałem graczy, którzy tym sposobem właśnie wbijają topki i mają najlepsze pety te po 1,26 miliona. Bo te pety, jeżeli zrobicie rainbow, to macie, te pety się stają 1,60 coś miliona chyba, z tego co tam widziałem. Więc te pety są bardzo dobre. To anekwipujmy, pyk. Więc jak na razie mi się trafił tylko jeden Samurai Bull Rainbow, ale też dobrze, też jest dobrze. I ogólnie nie polecam bawić się w dropienie tych pecików, właśnie Samurai Dragonów i robienie z nich Rainbowów. Ja nie polecam, po prostu lepiej jest fuzować sobie tutaj, bo macie większe szanse, że wam wyleci z fuza ten pet, niż będziecie robić z tych petów Rainbowy. Więc moim zdaniem ten sposób jest bardzo dobry. No i to było tyle w tym odcinku. Jeżeli taki odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę i subika. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!